starszy sierżant Anita Szafer-Ciupińska, pełniąca obowiązki oficera pracowego w Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławku. Wczoraj około godziny 13 policjanci z Wrocławka zostali poinformowani o tym, iż w jednym z mieszkań w centrum miasta miał miejsce zgon dziecka. O sprawie poinformował nas lekarz, który stwierdził, iż dziecko ma obrażenia. Na miejsce został niezwłocznie wysłany patrol policji oraz pogotowie oraz prokurator. Zatrzymaliśmy do wyjaśnienia sprawy dwie osoby, matkę dziecka oraz jej konkubenta. Osoby te przebywają w policyjnym areszcie. Mogę dodać, iż osoby te były trzeźwe. W dniu wczorajszym udało się przesłuchać konkubenta i postawić mu wstępne zarzuty. Dotyczą one znęcania się oraz spowodowania obrażeń u dziecka, które skutkowały jego śmiercią. Z czynności z matką wykonywane są w dniu dzisiejszym. Najprawdopodobniej usłyszy ona podobne zarzuty. Czy już wiadomo, co było powodem zgonu dziecka? To wyjaśni sekcja zwłok dziecka.